Właściwie jak moja historia też tu, kochani, zaczęła się będąc w ośrodku Wincentego 85, po moim rozwodzie, kiedy wszystko się rozpadło, tam trafiłem i tam była pani Monika Świątkiewicz, terapeutka, która poszła na macierzyński, później wróciła. Dostaliśmy dodatkową salę w ośrodku i kiedyś mówi do mnie: chodź Krzysiek, pójdziesz ze mną, namalujemy coś. Namalowałem wtedy Van Gogha papuszkę, tak jej się spodobała, zachęciła mnie do tego, żeby malować. I tak się zaczęła historia malowania. A że później, żeby nie siedzieć próżnie w fotelach, nie wiem, żeby nie nudzić się, zacząłem malować obraz po obrazie i tak doszło do tego, że jest wystawa na Jazdowie. To dzisiaj z wami, kochani, robimy tą wystawę. Część obrazów została sprzedana, malowałam Noc Van Gogha w trzech kolorach, obrazy szły jak świeże bułeczki. I to mnie tak mobilizowało do tego, że po prostu, mimo że ten obraz może nie jest piękny, może nie jest ładny, może nie jest takiego znanego artysty, ale to mój obraz malowany, on się podoba, okej, okay, jest w porządku. Jest taki sens, czegoś zacząć, czegoś się zaczepić, iść do przodu w tym kierunku. W tym roku nie malowałam obrazów, ale w tamtym roku, kiedy była pandemia, w maju się tak zaczęła, to namalowałam kilka obrazów, one tam stoją za moimi plecami schowane te obrazy, bo jakoś nie można było tego nawet wystawiać, nie było gdzie się spotkać, gdzieś jakoś za bardzo tak te obrazy puścić. Ale to mnie pociągnęło po prostu, zobaczyłem sobie, że nie są to piękne obrazy, ale są moje. I się podobają, i ludzie chcą oglądać. Skoro tak chcą, to dlaczego mam nie iść w tym kierunku? Co mnie ogranicza? Kiedy człowiek jest chory psychicznie, to praktycznie nie ma żadnych ograniczeń, bo jest choroba psychiczna, go ograniczyła, więc co może ograniczyć jeszcze więcej, kochani, nas? Już nic więcej nic nie może ograniczyć, więc idziemy tylko do przodu, nie do tyłu. Do tyłu się nie cofamy wtedy, no. To takie wylanie też swoich uczuć na ten obraz, to wszystko, nie, obraz może być Van Gogha, tak, ale ja na przykład nie muszę się bawić w szczegóły, jakieś szczególiki te, bardziej sobie pogram tym kolorem, barwą, tymi cieniami, nie wiem, no, zabawię się w te kolory tak, jak ja chcę i tak, jak ja to widzę, tak, moimi oczami własnymi. Obraz może być Noc Van Gogha, ona była w kolorach niebieskich, ja ją zrobiłem na przykład zielonych i w zielonych bardzo mi się podobała, no i było super, cool, zrobiłem w czerwonych jeszcze lepiej, no. Więc dlaczego nie mogę tego robić sobie i kiedy tak namaluję to na własną modłę, jak ja chcę, i kiedy to wyjdzie mi fajne, podoba się, normalnie mi serce z radości rośnie, że w końcu zrobiłem coś fajnego po raz kolejny raz. Więc dlaczego mam tego nie robić? Jeżeli to mi pomaga, jeżeli mi to sprawia radość, kiedy moje serce mi rośnie do góry, że kolejna praca wykonana i jeszcze ktoś przyjdzie i powie: słuchaj Krzysiek, no bombowo to wygląda. No kochani, to wyście by tego nie robili. No będziecie też będzie to robili, tak? Więc mnie to pociąga coś takiego, że robię to tylko dla siebie, dla ludzi. Chcę, żeby te moje obrazy wisiały ludzi na ścianach. Nawet za darmo ich porozdaję. Nie chcę, żeby one leżały w kącie i mole je zadały. Niech one sobie będą nawet za darmo, wszyscy ją rozbiorą, niech sobie gdzieś tam wiszą, każdy wybierze co chce. Od martwej natury, nie wiem, po morza, pod statki, po Van Gogha, po różne rzeczy. Każdy ma tam naprawdę wybór wielki, tych obrazów chyba zostało jeszcze 20, a 10 tam przychodzą na PES, więc myślę, że sztuka daje fajną, że to jest takie wylanie swoich emocji, radości, szczęścia, a kiedy jeszcze ktoś powie, że to wyszło fajnie, to jest budujące, to jest wtedy radość, tak? Czy ja muszę być wiecznie, nie wiem, rolnikiem, czy ja muszę być wiecznie stolarzem, rzeźbiarzem? Przecież ja mogę być malarzem równie dobrze, mogę być kucharzem, mogę spełniać to, co mnie cieszy, to mi daje radość, to, co mi wyluzowuje gdzieś tam, wyłącza mnie na kilka godzin i wtedy nie myślę w ogóle o chorobie, zapominam o niej, jestem ja, jest pędzel, jest obraz. I sobie siedzimy i bawimy się kolorami, cieniami. Mój ulubiony obraz to jest tam, jest morze, płonący statek i siedzą dwie osoby na skałach, tak? Ten obraz namalowałem, kiedy tak pomyślałem sobie o moim małżeństwie. Trochę mi ciężko to mówić, ale kiedy żeśmy z żoną próbowali zdobyć mieszkanie, kiedy pracowałem na kuchni przez tyle lat i biłem głową w mur i chciałem zdobyć mieszkanie, nic się nie udało, wszystko się popsuło po prostu. Odeszłem z pracy ze swojej głupoty w ogóle, którą kochałem ponad wszystko. Zaczęło się walić, straciliśmy po prostu mieszkanie. Zaczęły się długi problemy też. Później żona znalazła jednego partnera, mnie wyrzuciła z domu. I tak to wszystko gdzieś tam mamy sobie, że mimo tego, że tak się stało,
Dalej spotykamy się i szanujemy sobie, pomagamy się. Przebaczyliśmy sobie dawno te wszystkie nasze choroby, nasze cierpienia, te nasze, nie wiem, jakieś złośliwości i złe rzeczy, które się wydarzyły. Mamy dla siebie szacunek do tej pory, spotykamy się, wspólnie spędzamy Wigilię, Wielkanoc. Kiedy są święta rodzinne, jakie spotykamy się, kiedy moje urodziny, ona przychodzi do mnie, kiedy ja jej noszę prezent. Kiedy potrzebuję wymalować chałupę, maluję chałupę, kiedy coś trzeba naprawić, to naprawiam jej. I po prostu... I mimo tego płonącego statku, który spłonął, to nasze życie po prostu, które tam spłonęło w ogóle na tym morzu życia, to mimo tego zostaliśmy gdzieś na tych skałach we dwóch. I te skały to takie, ja i one, siedzimy na tych skałach sobie i patrzymy na to wszystko. Pamiętajcie jedno, że wszystko można odbudować. Nienawiść was zabije, bo kiedy idziecie na wojnę, albo z nienawiścią, to dwa groby sobie kopiecie. Jeden dla siebie, drugi dla wroga. Więc nie bierzcie się w takie rzeczy. Nawet jeśli coś się nie uda, przebaczcie, bądźcie przyjaciółmi, szanujcie się, kochajcie się. A później to wszystko naprawdę jest takie fajne. Takie, no, mimo tego, że jest źle, że jest niedobrze, ale jesteśmy, żyjemy, no, przetrwaliśmy. To jest najważniejsze. Van Gogh, Van Gogh, bardzo lubię Van Gogha. I Michała Anioła jeszcze. Dla mnie to tacy filozofowie malarstwa w ogóle. Gdzieś malowali kreską, kolorem. Anioł bardziej, Michał Anioł w szczegóły wchodził w to wszystko. Ale uwielbiam to malarstwo tych malarzy. Jak oni to wszystko robili. Gdzieś jak oglądam nieraz ten Hołd Pruski malowany przez Matejkę. Jak to wszystkie szczególiki, to wszystko dopracowane. Mówię, Boże, kochany, jak ja bym to miał malować, to by mi życia zabrakło. Jak miałbym to zrobić. Więc gdzieś nie wchodzę w te szczególiki, bo za słaby jestem w te klocki, więc bardziej bawię się plamą i kolorem. No. Zawsze mnie inspirowali malarze, jak Van Gogh, jak Matejko, jak inni malarze. Hiszpańscy, włoscy, już też nie pamiętam tych nazwy, oni nie mieli aparatów fotograficznych. Aparatem fotograficznym były ich własne oczy. To był flash, to był kamera, to było wszystko. Oni to robili przepięknie, dokładnie, tak? I gdzieś czasami te obrazy kupiły tych innych malarzy nieudolnie, czasami to mi wychodzi, nie robię tego do końca, ale dla mnie to byli ludzie, których podziwiam. Michała Anioła, który wymalował Kaplicę Sykstyńską, te inne obrazy. To było przepiękne, bez kamery, bez niczego, malowanie ręką. Więc jak musieli być inteligentni, jak musieli mieć doskonałe oko, żeby robić, tworzyć takie obrazy z taką doskonałością. I oni mnie podbudowali, oni budują i dla mnie są malarzami, których teraz też ludzie fajnie malują. Ale mają gdzieś kamery, mają jakieś tam rzutniki, coś robią, tak? Oni tego nie mieli. I dla mnie jak po prostu podziwiam, są fenomenalni ludzie. I nigdzie biorę ten pierwszy. Chciałbym tak malować, ale nigdy tego nie osiągnę, nawet na poziomie 10%, ale próbuję czasami ściągnąć to, co mnie fascynuje. Fascynują mnie tacy malarze. A czasami, kiedy mam wenę, maluję swoje gdzieś tam przemyślenia, swoje gdzieś tam cierpienia, czasami gdzieś swoje szczęście, radości, gdzieś czerpię z tego wszystkiego. Ale to oni są tym takim bodźcem dla mnie budującym, który patrzy na te obrazy i po prostu jestem pewien podziwu, po prostu jestem pełen podziwu dla tych ludzi i chyba do końca życia będę im pełen podziwu. Kiedy chcę zrobić coś większego, coś bardziej takiego, gdzie jest więcej detali, gdzie musi być bardziej doskonałe, wtedy muszę mieć dobry dzień, muszę mieć wenę. Wtedy siadam, wiem, że każda kreska, każde pociągnięcie będzie jako mniej więcej dokładnie. I wtedy siadam i najpierw się maluję. Ale kiedy idę, nie wiem, gdzieś tam idę malować, bo idę malować, to mi to nie wychodzi. Gdzieś wychodzi bez groby z tego jakieś, nie wiem, no, raczej plagiaty niż cokolwiek. Więc kiedy staram się malować, to muszę mieć dobry dzień, mieć pełną wenę, radości. Wtedy robię, nigdy nie robię tak, że na przykład sobie klatki, podziałki robię i później jest według tego. Gdzieś rozmiary obrazów z małych robię, tworzę bez żadnych podziałek, bez żadnych szkiców, bez żadnych pomiarów. Po prostu przenoszę to automatycznie swoim okiem i powiększam tak, jak to powinno być w autentyczności. I mówię, to musi być dobry dzień, muszę być wena. Są czasami takie, nie było w ośrodku, że na przykład miesiąc nie siadałem do obrazu, bo jakoś nie czułem tej weny, tej radości, że pójdę, będę malował. A jak były dobre dni, to potrafiłem w tydzień namalować 4-5 obrazów. Jedną moją wadą, to jest całe życie moje było, jest i będzie, nie będzie, to moje przekleństwo,
czy to moja kara Boża, nie wiem, że zawsze się śpieszę, cokolwiek co robię, się śpieszę i czasami popełniam błędy. Nieraz mi Monika terapeutka mówiła: Krzysztof, gdybyś się nie śpieszył, by było 100 razy jeszcze fajniej, ale nie wiem, to jest może dlatego, że w dzieciństwie musiałem ciężko pracować i zawsze się śpieszyć. Później miałem pierwszą pracę, musiałem się śpieszyć. Później w wojsku byłem, po wojsku też miałem pracę na akord, więc zawsze gdzieś ten pośpiech był, a ten pośpiech po prostu przy malowaniu gubi kochani. I nie wolno się śpieszyć, jak się maluje. I ja czasami mam to, że ten pośpiech po prostu gubi. No. Ale to musi być wena, żeby wziąć fajny obraz, narysować, że on na pewno pójdzie i ta ręka będzie tak szła, jak ja będę to chciał. A nie tak, że będę sobie mazgał, bo dzisiaj mam taki dzień do robienia czegoś. To tak różnie było, słuchajcie, z tą weną, nie? Z tym malowaniem. Lubię sobie robić rzeczy jakieś do domu samemu, tak? Teraz mam, za moimi plecami są szafki, które sam projektowałem. Kolega mi robi, ale też mam projekty szafy, które będę robił do kuchni i mam projekty zrobione sam. Wszystko jest wymierzone, pocięte i sam je będę składał. Więc czasami, kiedy coś trzeba naprawić, czy zrobić dla moich przyjaciół, czy kolegów, czy komuś, to robię sam i to mi też sprawia radość i przyjemność. Im pomogę, bo nie są bogaci, nie mają pieniędzy. Choć czasami bywa, że jakieś tam pieniądze dostanę grosza, czasami nie dostanę, ale się nie rzymam, nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby po prostu pomóc. Czasami niektóre rzeczy różne, od malowania na przykład do pomagania do kładania podłóg, do robienia sobie szafek, do robienia sobie jakichś półek, nawet półki po telewizor sam sobie robiłem, to naprzeciwko mam taką półkę do różnych gadżetów swoich, więc czasami kiedy pomyślę sobie, mam chęć, wtedy idę do stolarni, wszystko mierzę, przycinam, składam, robię i tyle, no. I kiedy już to wszystko jest złożone i wisi na ścianie, wtedy stoję i patrzę, wow, Krzysiek, jesteś wielki. Sam siebie pocieszę przynajmniej tyle. No, ale wiele rzeczy robię takich, których... dlaczego robię? Dlatego, że od dzieciństwa mój dziadek, mój ojciec uczyli mnie różnych rzeczy robić. I nawet choroba wam tego nie zabierze. Nawet jeżeli będziecie chorzy, rok, 20, 15, nawet jak choroba minie, będziecie potrafili to zrobić. Kiedyś ciężko się pracuje przez całe życie, to nawet kiedy przychodzi choroba, niczego wam z tego nie zabierze. Ona was usiedli, położy was na jakieś lata, nie będziecie tacy jak przedtem, bardzo tacy elokwentni w ogóle i wszystko będziecie zrobić. Ona ograniczy was trochę, ale ona nie odbierze tego. Powoli będziecie wracali do tego, będziecie przypominali sobie takie rzeczy, co jest młotek, czym jest piłka, czym jest wiertarka, czym są różne rzeczy. No. I czasami w to się bawię. No. Stolarkę, różne rzeczy robię, malowanie. Jak widzicie, moja chupa jest zielona, aż ta farba daje się do wymiany. W tym roku będę malował z synem. Musi wziąć wolne z pracy i będziemy musieli malować. No. I będziemy się wejść do malarza. No. W ośrodku te obrazy się podobały. Były wystawy robione, kiedy z Moniką zrobiliśmy wystawę w Galerii Rembelińskiej i ludzie się interesowali, podchodzili. Myślę, że to coś fajnego, to co robicie. Na pewno... Wy jako APS, to wasze, które macie działania artystyczne, tak? Jak to się nazywa dokładnie? Boże. APS, ale nie mogę złapać tego. Jesteście jak gdyby pracownią artystyczną, tak? I na pewno robicie też fajne rzeczy, lepsze od nas, coś ciekawe. Więc dla nas wystawa z wami, którzy naprawdę robicie fajne rzeczy, to jestem wielkim, tak? Bo gdzieś nie gardzicie nami, chcecie, żebyśmy z nami współpracowali, chcecie nasze prace wystawiać, tak jakbyśmy powiedzieli, okej, w porządku, jesteście tacy sami jak my i chcemy z wami te prace ciągnąć, wystawiać, chcemy wasze rzeczy wystawiać. Nie, to jest miłe, to jest bardzo przyjemne i takie budujące, że inni chcą z nami współdziałać, że im ta sztuka nasza się podoba, że jest inna taka charakterem tym wszystkim, że Agnieszka co innego maluje, ja co innego, Ewelina co innego, Emilka co innego i że wy chcecie w to w ogóle wejść. No, na pewno poziomem przerastacie nas, ale mimo to chcecie w to wchodzić, tak? Chcecie podać naszą sztukę, jak ona wygląda. I to jest takie budujące, że osoby zdrowe, osoby, które gdzieś po studiach będą ważnymi, mądrymi ludźmi, tak jak wy, po tych studiach, po tym APS-ie, chcą nami współpracować i chcą tę sztukę wspólnie z wami wystawiać. To jest budujące. W każdym razie mówię sobie kiedyś zawsze tak, że póki słuchaj, coś w życiu robisz i ze zdrowymi i chorymi i każdy cię szanuje, to jest wartość nie do oszacowania, niepojęta i tego nie da się przełożyć na pieniądze, nie da się tego przełożyć nie wiem na co. Po prostu to jest dosyć ogromna rzecz i ważna dla nas i to jest
wielki sukces po raz kolejny jazdów Teresa Pérez. Mam nadzieję, że w przyszłości pójdziemy jeszcze o krok dalej. I oby tak się stało.